grają Paula Michalik i Michał Adamiak. Kamiński i Wąsik bronią swoich mandatów. Ich odwołanie trafi dziś do Sądu Najwyższego. Powieje chłodem. Dwucyfrowy mróz na termometrach już niedługo w Polsce. A o poranku gościem Radia Z jest Mariusz Błaszczak, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości. 8. O krok dalej w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Z Sejmu do Sądu Najwyższego mają dziś trafić odwołania byłych szefów CBA. Posłowie PiS odwołują się od wygaszenia ich mandatów przez marszałka po tym, jak sąd prawomocnie skazał ich na więzienie za nadużycie w aferze gruntowej. Reporter Radia Z Michał Dzieliński ze szczegółami. Tak, Michał, jest. To kiedy decyzja Sądu Najwyższego? Ma na to 7 dni, czyli sprawa musi być rozpatrzona najpóźniej do 11 stycznia, kiedy trwać będzie akurat drugi dzień posiedzenia Sejmu. Do tego czasu Kamiński i Wąsik nie mogą brać udziału w obradach, choć i tak, mimo prośby marszałka, to robili. Natomiast to, czy trafią do więzienia, zależy od prezydenta i to, czy zastosuje wobec nich ponownie prawo łaski. Ponownie, bo byli szefowie CBA już raz zostali ułaskawieni, ale według sądu nieskutecznie, bo wtedy wyrok wobec nich był nieprawomocny. Idzie zmiana pogody. W drugiej połowie tygodnia możliwy siarczysty mróz, twierdzą synoptycy z Planetarium Śląskiego. Dzisiaj pół na pół, południe jesienne, północ już zimowa. Do 3 cm śniegu spadnie na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Temperatura do minus 5. Co dalej, przewiduje Damian Dąbrowski, kierownik stacji Meteo w Chorzowie. W czasie rozpogodzeń w drugiej połowie tygodnia, ale podkreślam, muszą wystąpić rozpogodzenia. Na północnym wschodzie kraju możliwe są spadki temperatury do minus 15, minus 20, być może nawet jeszcze niżej, chociaż tu do końca jeszcze modele numeryczne nie są zgodne, ale większość z nich przewiduje, że w drugiej połowie tygodnia w tej części kraju będziemy mieli, no można powiedzieć, taki siarczysty mróz typowy dla stycznia. Nawet do minus 20 stopni. Koniec taniego kredytu na 2%. Skończyły się pieniądze w programie, który uruchomił jeszcze poprzedni rząd. Banki już nie przyjmują wniosków o taki kredyt z dopłatą. Nowy rząd zapowiada nową formę wsparcia dla kredytobiorców. Na razie wiadomo tylko, że może się pojawić kryterium dochodowe. Prawie 7:30 to czas gościa Radia Z. W studiu Beata Lubecka. A gościem Radia Z jest dzisiaj był szef MON, teraz szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatni raz był pan tutaj, przypomnę, 6 maja 2019 roku. Bojkotował nas pan. Aż skąd? Ależ tak. Zapraszam, żebyśmy się następnym razem zobaczyli 11 stycznia o godzinie 16 pod Sejmem. O tym zaraz porozmawiamy. Ale o 12... Na proteście wolnych Polaków. O 12 zwołujecie konferencję prasową z prezesem. Na jaki temat? W jakiej sprawie? O tak, pani redaktor. Na Nowogrodzkiej. Tak, jak prokurator. Pytanie, odpowiedź. No dobrze, no to takim tonem też wojskowym, ale to dobrze, ja przywykłem do tego tonu wojskowego. Sam pan tak mówił. No więc będzie to konferencja prasowa, na której jeszcze raz przedstawimy wniosek o wotum nieufności wobec pułkownika Sienkiewicza, oddelegowanego przez Donalda Tuska do sprawowania Urzędu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Protestujemy w ten sposób przeciwko nielegalnemu przejmowaniu mediów publicznych siłą. A czy Michał Adamczyk, były szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i prezes dubler TVP, będzie startował z waszych list do Europarlamentu? To jest legalny prezes Telewizji Polskiej. No pana legalny, ale są zdania, że jest nielegalny, że to jest prezes dubler. Ja pytam, czy będzie startował z waszych list do Europarlamentu, bo takie mamy informacje. Legalny prezes Telewizji Polskiej, wybrany przez Radę Mediów Narodowych, to co robi pułkownik Sienkiewicz jest nielegalne. Łamie wprost prawo. Ale Sienkiewicz nie jest teraz już pułkownikiem. Jak to nie jest? No nie, no przecież... Zdegradowany został. No przepraszam, a pracuje cały czas w łopie? Ile będziecie raz mu to wypominać, że jest pułkownikiem? Dobrze, wracam do tego pytania. Przejmuje siłowo media publiczne. Ja byłem świadkiem takiego przejęcia o 3 nad ranem w nocy z 23 grudnia, kiedy firma ochroniarska weszła do Polskiej Agencji Prasowej. O 3 nad ranem. A więc siłą przejmuje media publiczne, łamiąc prawo. Nie odpowiedział pan na moje pytanie. Pytałam o Michała Adamczyka. Nie sądzę. Myślę, nie sądzę, nie. Ale nie. To nie jest wykluczone. Nie sądzę. Nie wiem, czy ma takie aspiracje, żeby się zajmować polityką. Redaktor Adamczyk jest prezesem Telewizji Polskiej. A Jacek Kurski będzie startował z waszych list do Europarlamentu? Nic na ten temat nie wiem. Na ten pierwszy temat też nic nie wiem. Na razie. Początek stycznia. To już insynuuje pani redaktor. Dlaczego insynuuje? Gdzie to jest insynuacja? No jaka ta insynuacja? No taka insynuacja, że prezes Telewizji Polskiej ma być posłem do Parlamentu Europejskiego, czy ma kandydować. No nie. Kandydować jest, to są dwie różne sprawy. Będzie posłem kandydowany. Jest prezesem Telewizji Polskiej, legalnym prezesem Telewizji Polskiej, a to, co się dzieje w sprawie siłowego przejmowania mediów publicznych, to jest bandyterka. Przyjęcie mediów to jedno, no ale z drugiej strony wy zrobiliście z tych mediów publicznych po prostu tubę propagandową, media partyjne.
No to trzeba popatrzeć na to, jak wyglądają dziś media. Media są zaangażowane. A jak wyglądały przez 8 lat? Ale jest przewaga mediów lewicowo-liberalnych. Ale, media państwowe tak miały wyglądać jak media partyjne? Brakuje mediów konserwatywnych. Dziś na przykład, tak, brakuje mediów o obliczu konserwatywnym. Bo po i dlatego trzeba było zrobić partyjną propagandę za państwowe pieniądze w państwowej instytucji, rozumiem. Nie. Mamy do czynienia z łamaniem w prawa i to w takiej czystej postaci, działaniami nielegalnymi. Ale to nie oburza, jak rozumiem. To nie oburza. Pani redaktor, nie oburza, prawda? Ja już na ten temat się wypowiadałam, natomiast uważam, że z waszej strony teraz obrona mediów publicznych jest po prostu niewiarygodna. A jak długo posłowie Prawa i Sprawiedliwości będziecie okupować jeszcze siedzibę telewizji państwowej? Ale przy Placu Powstańców w Warszawie? To ja się nie zgadzam z takim określeniem kontroli poselskiej, jakiego pani redaktor używa. Ale spędzanie tam Sylwestra czy urządzanie Wigilii to jest kontrola poselska? Tak, to jest kontrola poselska. No to ciekawe w takim razie. Tak. Pytam w takim razie, jak jeszcze długo tam będziecie urzędować, okupować, jak pan to mówi, kontrolować tę siedzibę przy Placu Powstańców w Warszawie? To jest bardzo ważna sprawa. My opowiadamy się za wolnością słowa. My opowiadamy się za tym, żeby media nie były przejmowane siłowo. Ja rozumiem, że koalicja 13 grudnia to jest zresztą nomen omen, bo metody są takie, jakie stan wojenny. Ja wiem, że to dla was bardzo wygodne, ale kiedy generalnie miał się tam ten rząd... Pani redaktor, ile razy wyłączono... Być zaprzysiężony, skoro jednak opóźniano przejęcie władzy przez nową ekipę, która de facto wygrała wybory. Ile razy w historii Polski wyłączano sygnał telewizji polskiej? 2 razy. 13 grudnia 1981 roku i 19 grudnia ubiegłego roku, 2023 roku. Wracam do swojego pytania, jak długo będzie się na Placu Powstańców? I sądzę, że koalicja 13 grudnia wycofa się pod presją opinii publicznej z nielegalnych działań. Zresztą takim sygnałem do wycofania się z nielegalnych działań będzie protest wolnych Polaków, czyli manifestacja 11 stycznia w czwartek, o 16. Tak, to jest właściwa pora, tak? Pod Sejmem. Pod Sejmem Rzeczypospolitej, tak. No i ile osób się spodziewacie na tej manifestacji? No zobaczymy. Zapraszam wszystkich. Słuchaczy Radia Z także. Zapraszam. No ale ile osób się spodziewacie? Rzeczypospolitej Polskiej. Czy to ma służyć temu, żeby utrzymać jedność w obozie Zjednoczonej Prawicy przede wszystkim? To ma służyć temu, żeby pokazać brak zgody na takie praktyki. Praktyki rodem ze stanu wojennego. A będziecie zwozić ludzi autokarami? Będą oczywiście przyjeżdżali ludzie z całej Polski autokarami. Pewnie też, tak. Pewnie też. Ale czy wy będziecie zwozić? No, będą samochody przyjeżdżały, będą autobusy przyjeżdżały, busy też będą przyjeżdżały, pociągiem będą ludzie przyjeżdżali. Czyli ile osób się spodziewacie? Komunikacji. Że to będzie masowa manifestacja? Tak, tak. Liczymy na to, że rzeczywiście Polacy powiedzą nie w koalicji 13 grudnia, że się sprzeciwiają, że są za wolnością słowa, a ta wolność jest naruszona. A ile będzie jeszcze takiej manifestacji w waszym wykonaniu, pod waszymi auspicjami? Będzie tyle, ile będzie woli tego, żeby właśnie w ten sposób wyrażać swoje zdanie, opinie. W demokracji jest to jak najbardziej dopuszczalne, chyba że koalicja 13 grudnia zakaże manifestacji. Ale czy będą kolejne manifestacje? Może tak zapytam, żeby pan odpowiedział jasno i wyraźnie. Tego mogą się dopuszczać, bo skoro łamią prawo, to może i w ten sposób ograniczają swobody demokratyczne. Pytam, czy będą kolejne manifestacje? Tak, będą pewnie. Z całą pewnością będą kolejne. No to jeszcze a propos mediów publicznych. Był raport OBWE przed ostatnimi wyborami, że media publiczne stoją otwarcie po stronie partii rządowej. Był też raport profesora Tadeusza Kowalskiego, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przez kogo wybranego? Przez opozycję, co z tego? No właśnie, ale fakty, ale statystyki są nieubłagane. W drugim kwartale 2020 roku dla prezentacji opinii ugrupowań Zjednoczonej Prawicy i prezydenta przeznaczono łącznie 80% czasu poświęconego politykom wszystkich partii. No to w innych stacjach telewizyjnych opozycja królowała. Zresztą, no jeżeli nie chcieliście przechodzić, tak jak zresztą, chociażby do Radia Z, no przecież pan już powiedział. 6 maja 2019 roku był pan po raz ostatni, odrzucał pan nasze zaproszenie. Nie odpowiadał nawet na SMS-y, nie odbierał telefonu. Trzeba powiedzieć wprost, że opozycja na przykład
dominuje w samorządzie terytorialnym. Duże miasta są opanowane przez polityków opozycji. No tak jest, no po prostu tak jest. A więc twierdzenie, że opozycja nie miała praw, czy ograniczone miała prawa, no to jest zupełnie bezpodstawne twierdzenie. To jest twierdzenie ludzi, którzy są zaangażowani politycznie po stronie dzisiaj koalicji 13 grudnia. Za to pan bywał tylko w mediach narodowych, tak można powiedzieć. To jak w takim razie wyobrażacie sobie teraz wybory samorządowe? Frekwencja była rekordowa w wyborach do parlamentu i wygrała ostatecznie opozycja, która rządzi. W związku z tym, jak wyobrażacie sobie wybory samorządowe? Wygrało Prawo i Sprawiedliwość, 7 milionów tak, 600 ale nie możecie rządzić, ponieważ nie ma takiej, nie możecie z nikim stworzyć koalicji. Ja sam rozmawiałem z ludźmi, którzy zagłosowali na trzecią drogę. Zagłosowali, bo rzeczywiście nie chcieli zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość, ale nie chcieli też zagłosować na Donalda Tuska. A co dostali? Donalda Tuska. Trzecia droga ja panu pytam, ma problem. Jak wyobrażacie sobie wybory samorządowe, że w waszym wykonaniu, tym bardziej, że specjalnie je przełożyliście, żeby wygrać, bo liczyliście, że wygracie wybory parlamentarne, które wygraliście, ale nie rządzicie. Wybory samorządowe odbędą się już teraz niedługo w no, specjalnie tego przełożyliście, roku. Tak? W kwietniu tak. tego roku. Żeby je wygrać. Każdy chce wygrać wybory, a kto je wygra? Zobaczymy, my prezentujemy program, jesteśmy wiarygodni w odróżnieniu od tych, którzy wiarygodni nie są. Jeszcze raz podkreślam, że trzecia droga mówiła o tym, że Donalda Tuska nie chce. Dystansowała się od Donalda Tuska, teraz mają Donalda Tuska. Czyli mają to, co chcieli? Jarosław Gowin, zresztą były wicepremier w waszych rządach, będzie pierwszym świadkiem, który stawi się przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw tak zwanych wyborów kopertowych. I to będzie petarda, jak czytamy w mediach, że podobno Jarosław Gowin ma przynieść twarde dowody, które obciążą najważniejszych ministrów i kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Czy to was pogrąży? Problem polega na tym, że wybory korespondencyjne odbywały się na świecie, na przykład w Bawarii się odbywały i odbywały się, nie było wokół tego żadnego sporu politycznego, a w Polsce spór polityczny dotyczył czego innego. Dotyczył tego, że kandydatka w wyborach prezydenckich, pani obecna marszałek Senatu, dołowała w sondażach. Dotyczył i postanowili, tego, że wybory ma prawo organizować Państwowa Komisja Wyborcza, a nie Poczta Polska. Wymienić panią kandydatkę na prezydenta Warszawy. Na tym problem polegał. Ja zadaję panu pytania, pan kompletnie na nie nie odpowiada. Ja zupełnie odpowiadam na te pytania, tylko pani się nie podoba odpowiedź na moje pytania. Dlatego, że odpowiedź nie ma nic wspólnego z pytaniem. Ależ ma. No i w związku z tym, jak pani jest niezadowolona z odpowiedzi, no to bardzo mi przykro. Dlatego, że odpowiedzi nie mają nic wspólnego z pytaniem. No mają. No nie mają. Mariusz Błaszczak jest z nami, były minister obrony narodowej i szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Kończymy część radiową, ale to nie znaczy, że się rozstajemy. Jesteśmy na Facebooku, tak jak do tej pory, na YouTubie, na Radio ZPL, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. I przypomnę, że gościem Radia Z jest Mariusz Błaszczak. Po wielu miesiącach u nas w Radiu Z były minister obrony narodowej i szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dariusz pyta, czy jest szansa na przedterminowe wybory? A pan Dariusz chciałby przedterminowych wyborów? No, jak pyta, no to jest takie otwarte pytanie, to można dywagacje. A jest plan taki, prowadzić, żeby pozbawić Donalda Tuska i koalicję władzy? Nie ma żadnych takich planów. Jest plan, żeby zatrzymać nielegalne działania koalicji 13 grudnia. Ten plan składa się z wniosku o wotum nieufności wobec pułkownika Sienkiewicza i z manifestacji, która odbędzie się 11 stycznia tego roku. Tak sądzę. Czyli rozumiem, że będziecie opozycją totalną. Nie. Merytoryczną. Przedstawiamy alternatywę. Alternatywa jest bardzo prosta. Nie jesteśmy opozycją totalną. Totalną opozycją to byli ci, którzy teraz stworzyli koalicję 13 grudnia. I rozumiem, że w telewizji państwowej nadal będzie pozostawiać przynajmniej do 11 przepraszam, stycznia, do momentu tej manifestacji, którą organizujecie przed Sejmem. Przypomnę, że ci, którzy teraz
próbują rządzić telewizją polską, są likwidatorami tej telewizji. Najpierw byli wprowadzeni nielegalnie przez pułkownika Sienkiewicza. Potem okazało się, że jednak zmienili tryb swojego funkcjonowania, a teraz zamierzają zlikwidować telewizję polską, polskie radio i polską agencję prasową. Tak, są likwidatorami tych instytucji, co też jest sprzeczne z prawem, bo te instytucje można zlikwidować ustawą, jeżeli już by się chciało zlikwidować, a w ogóle w sytuacji, w której się znajdujemy, a wy ustawą też nie można likwidować mediów publicznych, władzę. Ustanawiając Radę Mediów Narodowych, państwa, która to odebrała kompetencje, część kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji ustanowionej w Konstytucji i o tym też mówił Trybunał Konstytucyjny 13 grudnia 2016 roku. Mówił o tym, bo wtedy nie było Rady Mediów Narodowych. Trybunał, 13 grudnia 2016 roku? Tak jest, nie było. A widzi pani redaktor. A Trybunał wtedy powiedział, że minister nie może wymieniać władz spółek medialnych. A co zrobił pułkownik Sienkiewicz? Z tego orzeczenia również wynikało, że ograniczono kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czyli złamał chociażby orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które było wydawane jeszcze za czasów przewodniczącego Rzeplińskiego. A jest taki plan, żeby prezydent miał odesłać uchwalony budżet do Trybunału Konstytucyjnego? Nie słyszałem nic o takim planie, absolutnie, nie? Tak, no oczywiście. Nic. No nic. No, że... pani teraz mówi, a więc teraz słyszę. Czytamy o takich rzeczach w mediach, w związku z tym próbuję u pana zweryfikować, czy jest taki plan generalnie, żeby odsunąć Donalda Tuska od władzy. Taki plan dotyczy, jak już powiedziałem, zatrzymania nielegalnych działań. W związku z tym zapraszam raz jeszcze wszystkich, również słuchaczy Radia Z, na manifestację 11 stycznia do Warszawy. Kolejne pytanie od słuchacza. Trzy największe błędy w kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Proszę wybaczyć, ale nie będę w mediach mówił o błędach. O takich sprawach mówimy, podsumowując naszą działalność. Oczywiście wyciągamy wnioski, ale no, nie robimy tego w ten sposób. Ale błędy były, rozumiem, tak? Ależ każdy popełnia błędy. Ja też popełniam błędy. Pani redaktor też, przepraszam bardzo, ale... Ale ja nie uważam, że jestem alfajowego, broń Boże. Błądzi. A kto byłby lepszym liderem Zjednoczonej Prawicy? Jest kolejne pytanie słuchacza. Andrzej Duda czy Mateusz Morawiecki? Liderem Zjednoczonej Prawicy jest Jarosław Kaczyński i sądzę, że jest człowiekiem, który sprawdził się przez te wszystkie lata. Marcin Masalarek wysyłał go tutaj, będąc w gościu Radia Z, na emeryturę. Prezydencki minister. Ja uważam, że najlepszym liderem Zjednoczonej Prawicy jest premier Jarosław Kaczyński. Do inaczej byście się rozpadli. Wojtek pyta, panie ministrze, deklarował pan, że nie wyjdzie pan do nowego tymczasowego dwutygodniowego rządu. I czy to, że pan do niego wszedł, świadczy o tym, że jest pan, tutaj cytat, marionetką pana prezesa? O właśnie, no taki styl, tak. W ogóle tego hejtu jest bardzo dużo. Ja uważam, że w ten sposób, jeżeli będziemy działać, to do niczego nie dojdziemy. Ja czytam właśnie tego rodzaju wypowiedzi, ale jeszcze jest gorzej, bo w kampanii wyborczej proszę zauważyć, ale, że opozycja, która dziś rządzi, posługiwała się wulgaryzmami. Te 8 gwiazdek, te wszystkie WIP, JEP, to wszystko było na porządku dziennym. Jakoś nie spotykało się to z reakcją, z potępieniem. No tutaj ten typ tak ma. No trudno. Ale pamiętam pana wypowiedź w sobotę, bo w mediach państwowych mówił pan, że nie wchodzi pan do tego rządu, ponieważ no, jest pan pierwszą ligą, a tam znajdą się ludzie no, nie z pierwszego szeregu, można powiedzieć. A co się okazało kilka dni później? Że był pan w tym rządzie dwutygodniowym, tymczasowym. Tak, kilka dni później odbyła się jeszcze rozmowa i usłyszałem, że jednak jeżeli chodzi o obronność, należy kontynuować moją misję ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicę. I dał się pan przekonać w związku z tym, tak? Rozumiem. Ja jestem człowiekiem, który podejmuje wyzwania. Kontynuowałem swoją misję. No to jest jeszcze kolejne pytanie. To jaka była pana najważniejsza decyzja, którą pan podjął właśnie w tym dwutygodniowym, tymczasowym rządzie? Najważniejsza? Tak, jako ministra MON. To nie można powiedzieć o tym, że były jakieś decyzje. Niewątpliwie dalsze wzmacnianie Wojska Polskiego, czyli przezbrajanie Wojska Polskiego z broni postsowieckiej na broń nowoczesną, amerykańską, koreańską, polską.
To jest ten proces. Z tego jestem najbardziej dumny. Drugi proces, z którego jestem dumny, to zwiększanie liczebne Wojska Polskiego. Powoływanie do życia nowych jednostek Wojska Polskiego na wschód od Wisły. W miejscu, w którym ci, którzy rządzili do 2015 roku, likwidowali jednostki Wojska Polskiego. To też jest niezwykle ważne ze względu na bezpieczeństwo naszej ojczyzny. A więc obrona Polski na granicy. Nie na linii Wisły, tylko na granicy. To jeszcze o tym rozmawiamy, ale Wojciech pyta, krytykujecie marszałka Hołownię za sytuację z Porosłem Braunem z Konfederacji. To proszę powiedzieć, co zrobiła prokuratura i prezydencja Sejmu. Kiedy pan poseł Braun mówi, że Adam Niedzielski będzie wisiał, niszczył sprzęt na wykładach, szarpał ministra Szumowskiego albo wyrzucał choinkę z sądu. Tak, no właśnie krytykujemy rzeczywiście koalicję rządzącą dziś, dlatego że dopuściła posła Brauna, który atakował panią marszałek Witek, za to, bo czuł się prześladowany przez marszałek Witek, która karała posła Brauna za takie zachowania. Prokuratura w taki sposób się zajęła tak zwaną interwencją poselską, jak to wtedy oceniał pan poseł Braun, kiedy poszedł na wykład do Instytutu Historycznego Niemieckiego. Nie sprawdzałem. Ale można to sprawdzić. Łatwo można sprawdzić. Pani redaktor ma przed sobą komputer, proszę wejść i znaleźć informacje w tej sprawie. Ale jeszcze, dlaczego krytykujemy marszałka Hołownię? Dlatego, że rozpoczął wyścig o lajki. I ten wyścig prowadzi właśnie do takiej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia przy pośle Braunie. No i marszałek Hołownia przegrał ten wyścig, bo więcej lajków ma poseł Braun, a więc zastanawiam się, co zrobi teraz marszałek Hołownia, żeby przebić posła Brauna. Jakiego skandalu się dopuści, żeby właśnie przebić Polska posła. Ale czy nie tolerowaliście jednak jego zachowania? Zresztą już taki skandal miał miejsce, bo marszałek Hołownia fotografował się z nielegalnymi migrantami, którzy przeszli granicę z Białorusią. Tak, zorganizował takie spotkanie przedświąteczne i na zdjęciu fotografował się z nielegalnymi migrantami, mówiąc, że współczując nielegalnym migrantom, co uważam za działanie antypaństwowe, gdyż jesteśmy poddawani atakowi hybrydowemu ze strony Białorusi, skoordynowanemu, to dla mnie nie ulega wątpliwości, z Moskwą, z Kremlem. No i marszałek Sejmu fotografuje się w Sejmie z gośćmi, których zaprosił, a ci ludzie to nielegalni migranci. To jest wielki skandal. No i wychodzi na to, że ta zapora, z której byliście tak dumni na granicy polsko-białoruskiej, nie jest szczelna. Nie zatrzymuje tych nielegalnych migrantów, jak pan powiedział. Co by było, zapory nie było? No dobrze, ale mówiliście, że absolutnie, że to bez niej to sobie nie poradzimy. Krytykowane. No dobrze, a okazuje się, że bez pomocy wojska ta zapora nie działa po prostu. Jest nieszczelna. Wcale nie jest łatwo, dlatego że wielu celebrytów, Fraseniuk też bardzo ostro, nikczemnie atakowali żołnierzy za to, że bronią granicy z Białorusią. Byliśmy poddani takiej presji również wewnętrznej, co uważam za karygodne tego rodzaju działania. A proszę sobie jeszcze raz spróbować wyobrazić, co by było, gdyby tej zapory nie było. No ale tak czy siak jest dziurawa. I wynikało to z raportu Biura Analityczno-Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej, którą mówiliście, że nie ma takiego raportu, że to są manipulacje danymi, jak o tym pisała Gazeta Wyborcza. A tymczasem taki raport był i na podstawie tego raportu wynikało, że od stycznia do połowy września 2023 roku uchodźcy ponad 30 tysięcy razy pokonali zaporę na granicy z Białorusią i prawie 13 tysięcy z nich przedostało się do Niemiec. No właśnie, to jeszcze raz, co by było, gdyby tej zapory nie było? Ile tysięcy? Czyli pan jednak nie zaprzecza, że tak właśnie było. Czyli tak nie zaprzecza pan, że tak jednak właśnie było? Tego, jak to pan nie analizował? No nie jako szef minister obrony narodowej? Jakiegoś raportu pani się powołuje na raport. A czy pan w ogóle nie widział na oczy tego raportu? Tego raportu nie widziałem, natomiast... Czyli Mariusz Kamiński panu tego raportu nie pokazał. No nie musiał. Doskonale pamiętam to wszystko, co działo się w postaci ataków na żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej, dokonywanych przez różnych celebrytów, polityków ówczesnej opozycji. Przecież jeździli tam i próbowali wywrzeć presję, żeby wpuszczać migrantów, co jest antypaństwowe. To jest działanie antypaństwowe. No ostatnio mieliśmy do czynienia z
z kolejną tego typu sytuacją, że w polską przestrzeń powietrzną wleciał, jak to określiło dowództwo operacyjne, niezidentyfikowany obiekt. Słyszeliśmy, że przez cały czas obiekt był śledzony przez polskie systemy sojusznicze. No i pan oskarżał o embargo informacyjne, przy czym no, zostaliśmy poinformowani, co się wydarzyło. Na jakiej podstawie? No po ilu godzinach? No przecież przy 11. A pan o której ten obiekt wleciał? No a pan o której? A pan kiedy poinformował generalnie, że był obiekt, który wleciał na w naszą... Trzy minuty po. A pan kiedy? A pan kiedy nas poinformował? Kilka godzin wcześniej otrzymałem informację, że coś się dzieje. Mm-hmm. Że coś się dzieje złego. Więc i o godzinie 10.43 pan dopiero poinformował. A wyobraża pani sobie, gdybym był ministrem obrony narodowej, co by się działo? Jaka histeria byłaby, gdyby taki obiekt sobie wleciał i wyleciał? Pamiętam, że Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, żądał mojej dymisji. Pamiętam, że Radosław Sikorski mówił, że należy zestrzelić śmigłowiec białoruski, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Czy Radosław Sikorski domagał się zestrzelenia tego obiektu, który wleciał kilka dni temu ja i wyleciał? Przypomnę, czy co nie? Się działo? Czy nie domagał a ja panu się? Tylko przypomnę, bo widzę, że pan nie chce o tym pamiętać generalnie, że o tym, że w polską przestrzeń powietrzną wleciał pocisk i przeleciał przez pół Polski i gdzieś wylądował pod Bydgoszczą. I to było w grudniu 2022 roku. A kiedy się dowiedzieliśmy? Dopiero pod koniec kwietnia się dowiedzieliśmy. A pan milczał, nic pan nie zrobił w tej sprawie. Ja na ten temat mówiłem na konferencjach prasowych. Tak, oskarżał pan generała Piotrowskiego o to. Była kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Wie pani, że prezes Najwyższej Izby Kontroli jest taki... Ale dlaczego pan się nie podał wtedy do dymisji? Ostry. Dlaczego pan się wtedy nie podał do dymisji? Wyjaśniałem to wszystko. Ratował pan swoje stanowisko po prostu. Jeżeli włączyli już sygnał TVP Historia, no to na antenie TVP Historia możemy o tej historii porozmawiać. Mnie bardziej interesuje to, dlaczego nie zestrzelili tego obiektu, który wleciał i wyleciał z polskiej przestrzeni powietrznej. Tym bardziej, że Radosław Sikorski dziś jest ministrem spraw zagranicznych. A dlaczego pan nie wtedy, ale ja pytam, czy pan wtedy zachował się tak, jak się zachował, oskarżał generała Piotrowskiego, ratując swoje stanowisko. Mówiłem o tym już bardzo wiele razy, a więc jeżeli... Chce pani redaktor na ten temat porozmawiać, na pytam, temat historii. Pytam, czy nie należałoby się uderzyć we własne piersi i przeprosić za to Polaków? Ja myślę, że trzeba robić to, co jest właściwe. Trzeba dbać o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Ja to robiłem. Czyli rozumiem, że nie ma pan sobie nic absolutnie do zarzucenia, że generalnie nie szukano tego pocisku, że sprawę zamieciono pod dywan na kilka miesięcy. Nie zamieciono niczego pod dywan. Ja doprowadziłem do tego, że Warszawa ma obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. To ja doprowadziłem do tego, że kupiliśmy system Patriot, który już jest włączony w system obrony przeciwpowietrznej i przeciwrakietowej. Ale chociażby ta sytuacja pokazała, że jednak tak ochrona przeciwlotnicza jednak szwankuje. Ta sytuacja, o której mówimy i której pan się teraz wypiera i nie chce pan o tym... Że pocisk wleciał i wyleciał, tak? Nie, mówimy o tej sytuacji. No przez 8 lat w końcu wy rządziliście i dbaliście o bezpieczeństwo. Ja mówię to się o tej sytuacji. Kilka dni temu. Mówię o sytuacji z grudnia 2022, o której nie chcieliście poinformować. Pani chce mówić o historii, a ja mówię o teraźniejszości. Nie powinno się wspominać o tej sprawie? Uważa pan, że w ogóle powinniśmy zamknąć oczy, mówiliśmy już wielokrotnie. Ja mówiłem i konferencja prasowa była jedna, druga. No tak, oczywiście oskarżył pan generała. Natomiast co powiedział ówczesny szef, sztabu generalnego Wojska Polskiego generał Andrzejczak w rozmowie z reporterką Konkurencji, że o sprawie informował swoich przełożonych wtedy, kiedy miała ona miejsce i zaprzeczył, jakoby wojsko nie poinformowało premiera. No to już są dywagacje natury historycznej. A mnie zastanawia... Nie, to nie jest historia. Tak, to jest historia. To jest historia. A teraz ważne jest to, co się teraz dzieje, zagrożenia związane z bezpieczeństwem naszej ojczyzny i fakt, że wleciał i wyleciał jakiś obiekt z polskiej przestrzeni powietrznej. No i jeszcze raz powtarzam, patrioty są. Naryw jest. Naryw to jest taki system obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, krótkiego zasięgu. Jak widać, jednak szwankuje. Brytyjski. A więc pytanie, dlaczego nie została zestrzelona
ta rakieta, czy ten obiekt, który wleciał i wyleciał. No prawda? To pytanie, to jest dlaczego ten obiekt, który wleciał w grudniu 2022 mógł przelecieć przez pół Polski niezauważony? Bo wcześniej nie było broni odpowiedniej, a ja zapewniłem, że teraz jest. Aha, czyli pod koniec 2022 roku nie było takiej, nie było, rozumiem, że mieliśmy wtedy, nie mieliśmy wtedy ochrony przeciwrakietowej. Dziś pan wtedy zapewniał, że polskie niebo jest bezpiecznie. Budowaliśmy tą obronę, wielowarstwową obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Punkt startu czyli mieliśmy zero. Były minister obrony narodowej zerowy, nie ma sobie nic do złożenia. Uważa, że po prostu wszystko było tak, jak powinno zerowy być. Punkt startu. Nie było obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej Warszawy. No jeszcze raz to powtarzam. Panie ministrze. Dlaczego? Dlatego, że się rozpadła. Mówił pan o tym, a jak, ja ją odbudowałem. Jak to zapewnił pan liczne kontrakty zbrojeniowe. Ta. Ale ostatnio słyszeliśmy, że istotna część zakupów koreańskich miała być finansowana przez kredyt. I okazało się, że tego kredytu nie ma, koreańskiego kredytu. Propozycja kredytu jest, ale czy nowa władza z tej propozycji skorzysta? Ja zachęcam, żeby skorzystała. Kiedy była ta propozycja kredytu? Kiedy padła propozycja jest. Kredytu? Jest. No wtedy, kiedy sprawowałem swój urząd, zostawiłem tą propozycję i pan mojemu nastawcy. I nie zadbał pan o to, żeby ten kredyt jednak zaciągnąć, tak? Zadbałem, tylko z tym, że moja misja skończyła się. Więc teraz jest mój następca i myślę, że i nie zadał sobie pan przekonany trudu, żeby jednak doprowadzić sprawę do szczęśliwego końca. Zadałem tak? sobie trudu, zadałem sobie. Proszę pani, w 2022 roku, jeżeli już tak o historii, w maju pojechałem do Korei, zamówiłem armatochaubice i czołgi. Kiedy one przyszły do Polski? W grudniu 2022 roku. To jest rekord świata. Sądzę, że nikt nie ma takich osiągnięć. Czyli rozumiem, że nie ma, pan sobie absolutnie nic do zarzucenia. Zastałem Wojsko Polskie w stanie słabym, złym, jeżeli chodzi o uzbrojenie, jeżeli chodzi o liczebność Wojska Polskiego. Doprowadziłem do tego, że system naboru na przykład działa. Dziś słyszę, że Wojsko Polskie będzie brało udział w przedsięwzięciu prywatnej fundacji Owsiaka. A byłem krytykowany za, no, za organizowanie spotkań z ludźmi Wojska Polskiego, festynów. Te festyny służyły rekrutacji do Wojska Polskiego. Dzięki temu mamy zgłoszenia do służby w Wojsku Polskim. Z tego jestem naprawdę dumny. Z tego sprzętu wojskowego też. Z HIMARS-ów, które są artylerią rakietową o zasięgu do 300 kilometrów. To już się pan pochwalił. Ale niejednokrotnie chwalę się również dlatego, że teraz moimi osiągnięciami się moi następcy chwalą. Nie wspominając, że to są osiągnięcia rządu Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład koreańskie odpowiedniki HIMARS-ów, czyli artyleria rakietowa o zasięgu do 300 kilometrów. Dywizjon został skompletowany w grudniu ubiegłego roku. To jest realizacja zamówień, które ja przeprowadzałem. Po 18 latach przerwy została reaktywowana artyleria rakietowa w Wojsku Polskim. Tak, to i to jest wielkie osiągnięcie. Grzegorz pyta, zakupy broni w Korei, dlaczego nie jest jasne finansowanie? Rząd Korei nie potwierdza, by ich banki miały to kredytować. To kto pokryje w takim razie setki miliardów i skąd je weźmie? Organizujemy nasze przedsięwzięcia poprzez z jednej strony budżet państwa, czyli finansujemy z budżetu państwa, a z drugiej strony poprzez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli tu są mechanizmy dłużne. One są dostępne na rynku. Za tą część odpowiada minister finansów, bo to oczywiście musi być skoordynowane z Ministerstwem Finansów. Nie wiem, czy ten pan osobiście ma kredyt, czy nie ma kredytu, ale bardzo wielu Polaków ma kredyty i jest to czymś zupełnie naturalnym. W gospodarce też kredytowanie inwestycji jest czymś zupełnie naturalnym. Kolejne pytanie. Ile według pana powinien zarabiać dziennikarz telewizji publicznej? Ja uważam, że powinniśmy wiedzieć, ile zarabiają dziennikarze mediów publicznych. No to dowiedzieliśmy się ostatnio, ile na przykład zarabiał Michał Adamczyk, o którym pan teraz nie chce nic mówić. A dowiedziała się pani, ile zarabiał Piotr Kraśko albo Beata Tadla? No pan się na pewno dowiedział. No tak. No. Tak, pan się na pewno dowiedział. Bardzo wysokie zarobki. A tutaj 1,5 miliona związku, i rozumiem, że nie zrobiło na panu wrażenia. W związku wrażenia z tym zrobiło wrażenie. Tak? Dlatego złożyłem projekt ustawy, żeby wynagrodzenia były jawne. Również po 8 latach rządów. W spółkach komunalnych. One zawsze rządów były wysokie. Nie, no tempo niesamowite, po prostu imponujące. Po 8 latach rządów, ale teraz, jak straciliście władzę. Pani redaktor, teraz media publiczne są postawione w stan likwidacji. I likwidatorzy mówią, dlaczego postawiają w stan likwidacji
bo nie ma pieniędzy. A więc jak nie ma pieniędzy... No to ciekawe, co się takiego działo, generalnie, że przy takich wysokich dotacjach z budżetu państwa telewizja publiczna jest na minusie. To co takiego się działo z tymi pieniędzmi? Po pierwsze, wysokie wynagrodzenia gwiazd mediów były czymś, no, co miało miejsce od lat. No gwiazd, które tam po prostu przyjmowały was z honorami, tak można powiedzieć. No. Beata Tadla czy Piotr Kraśko nie przyjmowali nas z honorami przed 2015 rokiem, przed zmianą rządów. Za to pan Michał Adamczyk już tak. To oni byli twarzami mediów publicznych. A i to dla pana nie jest historia, ale jak ja pytam o to generalnie, że pocisk wleciał i leciał przez pół Polski i nas o tym nie informowaliście, i pan wychodził jeszcze kilka miesięcy później, oskarżał o to generała Piotrowskiego i pan mówi, no pani redaktor, to jest historia, a tutaj się pan odwołuje do tego, ile zarabiała Tadla, ile zarabiał Kraśko, to jest po prostu absolutnie... Ja odpowiadam na pani pytanie, bo pani pyta o wynagrodzenia w spółkach medialnych. Nie, pan na każde pytanie były wysokie. Na każde. One były wysokie. One były wysokie zawsze. A naszym zdaniem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości powinny być ujawnione. Nie tylko w spółkach medialnych, ale we wszystkich spółkach Skarbu Państwa. Tylko szkoda, że po 8 latach. Jakoś takiej jawności nie było, kiedy rządziliście. Teraz są stawiane spółki medialne w stan likwidacji. To sądzę, że to jest dobry czas, żeby pokazać. A wtedy nie był jakie, dobry. Rozumiem. Nie były stawiane w stan likwidacji. Nie, ale rozumiem, że nie można było wtedy ujawniać. Absolutnie. Wtedy nie, jawność nie życia publicznego nie była aż tak ważna dla nie was. Nie były teraz stawiane jest w stan likwidacji. A więc pierwszy wniosek, że historycznie rzecz biorąc, aż do dziś wysokie są wynagrodzenia w spółkach medialnych. No i nasza propozycja dotyczy spółek Skarbu Państwa, w tym medialnych, ale także spółek komunalnych. Pan Sygut, który już nie jest likwidatorem, ale był tym neoprezesem Telewizji Polskiej, przyszedł do Telewizji Polskiej skąd? Ze spółki miasta Warszawy. Chyba z autobusów czy z tramwajów. A nie kim był prezes dokładnie Telewizji Polskiej ze waszych czasów? Jacek Kurski, polityki. Jacek Kurski był dziennikarzem też. No myślę, no to że Tomasz Sygut też był dziennikarzem. Pani redaktor pamięta Jacka Kurskiego, kiedy był dziennikarzem. No ale a potem był politykiem. A no, Tomasz Sygut trafił do autobusów. No czy, ale był czy, politykiem? Czy nie trawaju. Był politykiem. No nie był politykiem. No, pracował w spółce miejskiej, ale nie był politykiem. Uważamy, że zarobki w tych spółkach to, miejskich... To, co wolno Kurskiemu, nie wolno Sygutowi. Ależ to tylko niech pokaże, ile zarabiał. Ależ oczywiście. Niech pokaże, ile zarabiał. Każdy, kto zarabia powyżej czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, to 7 000 zł, powinien być zobowiązany do tego, żeby przedstawić te informacje. Każdy oczywiście, kto jest zatrudniony w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych. Tak, a, no a przez 8 lat nie było ustawy takiej potrzeby. Akurat wtedy jest potrzeba, kiedy skończyliście rządzić. Wojciech pyta, czy w świetle prawa poniższe zdanie jest prawdziwe? Panowie Wąsik, Kamiński nadużywali prawa oraz przekroczyli swoje uprawnienia. Czy to zdanie jest prawdziwe, czy nie? No to jest znowu ocena. Wyrok sądu, prawomocny. Tylko sądy, wie pani redaktor, to tylko papież jest nieomylny, ale pod warunkiem, że mówi ex cathedra i w sprawach wiary. To tylko Ojciec Święty. No oczywiście dla ludzi wierzących. Trybunał Konstytucyjny pod kierownictwem Julii Przyłębskiej jest nieomylny. Trybunał Konstytucyjny przedstawia swoje orzeczenia. Rozmawialiśmy na temat orzeczenia jeszcze z czasów przewodniczącego Rzeplińskiego, czyli Trybunału Konstytucyjnego Rzeplińskiego. Ale nie odpowiedział pan po raz kolejny na to pytanie. Pytanie jest odpowiedziałem proste w ten sposób. Czy to zdanie jest prawdziwe, tak czy nie? To mogę powiedzieć tak, że sądy nie są nieomylne, a dla mnie skazanie ministrów Kamińskiego i Wąsika jest czymś skandalicznym, bo to jest skazanie policjantów, którzy walczyli z korupcją, a więc to jest taki sygnał wydawany przez... No, nie zostali skazani za walkę z korupcją, tylko za to, że przekroczyli swoje uprawnienia. Tak, tak, zostali w mojej ocenie... aferę korupcyjną jeszcze, po to, żeby... Jeszcze można. Po to, żeby zdyskredytować ówczesnego wicepremiera Andrzeja Lepera. To jest narracja. Ja przedstawiam pani moją opinię. Jeszcze można opinię głosić. Moja opinia jest taka, że zostali skazani za to, że walczyli z korupcją. I to jest mogą sygnał. Mogą się odwołać jeszcze do Sądu Najwyższego. To jest sygnał głębokiego państwa, bo jest
w Polsce też takie głębokie państwo jak w Ameryce. Tylko ono się różni, to głębokie państwo polskie od amerykańskiego, bo głębokie państwo w Ameryce jest amerykańskie, a głębokie państwo w Polsce jest takie rosyjsko-niemieckie. No więc sygnał tego głębokiego państwa jest taki: o, nie ważcie się, walczycie z korupcją. Pokazuje przyzwolenie. No jest to bardzo korupcję. Dla was wygodna narracja. Wyrok prawomocny mówi zupełnie o czymś innym. Pytam, czy byli posłowie Wąsik i Kamiński pojawią się na najbliższym posiedzeniu Sejmu, a nie powinni. No ich mandaty zostały wygaszone. Ja uważam, że marszałek Hołownia, wykazujący taką gorliwość w wygaszaniu mandatów, też wpisuje się w tą taką przestrogę on to zrobił, dla to, innych. To było z automatu, na co miał zrobić. On rzeczywiście on taki biedny jest, on tak z automatu. Karpińskiego też wysłał do Europarlamentu, tak z automatu, no nie mógł nic zrobić. No prawda, no spętane ma ręce. No ale jeśli ktoś zostaje skazany prawomocnym wyrokiem, przestaje być posłem. No trzeba współczuć temu Hołowni. Trzeba współczuć temu Hołowni. No nic nie może, biedak. No, a może to na lajki jakoś przerobi? To już pan mówił o tych lajkach. No on się koncentruje na tych lajkach. Rozumiem, że wyrok prawomocny nic dla pana nie znaczy. Absolutnie. No, nie ma to żadnego... Znaczy dla mnie przestrogę dla innych, żeby się nie zajmowali korupcją. To jest taki sygnał. W mojej ocenie to jest taki sygnał. Nie ważcie się walczyć z korupcją, bo skończycie w ten sposób. O, przepraszam bardzo. Ale pan prezydent jakoś nie kwapi się, żeby ułaskawić ich po raz drugi. Pan prezydent stoi na stanowisku, że ułaskawił skutecznie obu panów. Więc to jest stanowisko pana prezydenta. Czyli jak zwykle pan prezydent ma swoje zdanie. Większość ekspertów mówiła o tym, że owszem, prawo łaski obowiązuje, ale po wyroku prawomocnym, a nie przed wyrokiem prawomocnym. Eksperci mają różne zdania. Pan minister Mastalerek, którego rozumiem. Pani przywoływała tu podczas naszej rozmowy, widziałem, że posługiwał się podręcznikiem profesora Waltosia, który stanowi wprost, że prezydent na każdym etapie procesu może wydać prawo łaski. Widziałem sam w jednej z telewizji, że pan minister Mastalerek właśnie pokazywał ten podręcznik. Na tym podręczniku wychowały się pokolenia prawników, karnistów, więc taka jest opinia eksperta. I jeszcze Arkadiusz pyta, dlaczego nie skorzystaliście z oferty producenta czołgów Leopard z 2016 roku na produkcję czołgów Bumarzy Łabędy? Skorzystali z tego Węgrzy i mimo gorszych warunków biznesowych od sierpnia produkują Leopardy u siebie. W 2016 roku? Nie przypominam sobie, żeby taka oferta padła. Nie było takiej oferty, żeby produkować czołgi w Bumarze Łabędy? Ja w 2016 roku byłem ministrem, co prawda, spraw wewnętrznych i administracji. Bo wtedy ministrem był Antoni Macierewicz. Nie przypominam sobie, żeby taka oferta padła, a chcę podkreślić, że skorzystaliśmy ze współpracy z Koreą Południową i ze Stanami Zjednoczonymi i to była bardzo korzystna oferta i ona już zaowocowała tym, że zarówno czołgi Abrams amerykańskie, jak i czołgi K2 koreańskie są w Polsce i są na wyposażeniu 16 i 18 Dywizji Zmechanizowanej, czyli na wschód od Wisły, a więc bronią terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. I jeszcze raz podkreślę, że jestem dumny z tego, że w tak krótkim czasie pozyskałem dla Wojska Polskiego zarówno czołgi Abrams, jak i czołgi K2. To jeszcze powrócę do pytania. Dlaczego pan bojkotował od maja 2019 roku? Dlaczego pan nie odbierał telefonów, nie wpisywał na SMS-y? Nie chciał pan w ogóle przyjmować zaproszeń? Co się stało? Nic się nie stało, oto jestem. No tak, to jak przegraliście wybory. To chce no. pani redaktor mnie zniechęcić, żebym już nie przychodził do Radia Nie, natomiast mam prawo zapytać. Odpowiadam, że oto jestem. Dopiero po przegranych wyborach. I mam nadzieję, że mnie pani zaprosi kolejnym razem. Jeśli mnie pani nie zaprosi, no to trudno. Jeśli pan będzie odbierał telefony, Ja bym chciał zaprosić wszystkich na 11 stycznia, ale warto powtarzać, bo to ważne wydarzenie. To będzie miał pan okazję dzisiaj o tym powiedzieć na konferencji prasowej o 12 razem z prezesem Kaczyńskim. I wtedy będziecie mogli mówić tam wszystko, co będziecie chcieli, bez żadnej kontry. Mariusz Błaszczak, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, teraz szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Był z nami, bardzo dziękuję. Dziękuję, miłego dnia. I życzę dobrego dnia również. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.